Słuchajcie, zawsze, kiedy mam ochotę na herbatę, zastanawiam się, co zrobić, żeby w dzisiejszych trudnych czasach czajnik, który wybiorę i herbata, którą zrobię, była bardziej ekologiczna i bardziej ekonomiczna. No i myślę sobie tak, że mogę sobie wybrać czajnik, który jest trochę jak termos. On jest zupełnie podstawowy, w dobrej cenie. Nie ma wielkich bajerów, ale ma podwójne ścianki. Jeśli zagotuję w takim czajniku wodę na herbatę, to on, ta woda nie wystygnie mi bardzo szybko. W związku z tym, kiedy po 15 czy po 20 minutach przyjdę sobie, żeby zrobić sobie kolejną dolewkę herbaty, no to wtedy wystarczy tę wodę lekko podgrzać, będzie ona się krócej doprowadzała do wrzenia, no i zaoszczędzę trochę na energii elektrycznej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jeśli wyślę na przykład jakieś moje dziecko, żeby uzupełnić tę wodę na herbatę, to będę miała też taką świadomość, że ten czajnik termos nie poparzy dłoni nastolatka, no bo jednak Franka 9-letniego nie wyślę, żeby mi zalał wrzątkiem herbatę, ale nastolatka nie poparzy, bo rzeczywiście jego ścianki będą dość chłodne, nie gorące, nie wrzące, no i tylko oczywiście wrzątek będzie bardzo wrzący, jeśli można tak powiedzieć. I to jest pierwszy wybór, czyli jak oszczędzić energię, nie podgrzewając w kółko wody na herbatę, a ja wiem, są takie rodziny i moja rodzina do nich należy, że rzeczywiście bardzo dużo tej wody się gotuje wieczorami u nas w domu. Drugi pomysł to jest taki, żeby po prostu oszczędzić energię i nie gotować w nieskończoność, to warto kupić czajnik, który ma wskaźnik temperatury. Dlaczego? Dlatego, że przecież mamy najróżniejsze herbaty. Yerba parzy się w zupełnie innej temperaturze. Czarna herbata wymaga oczywiście wrzątku. Zielona zwykle 70 stopni. To wszystko mamy opisane na opakowaniach herbat, a tutaj jest po prostu wskaźnik temperatury i mogę zagotować wodę na przykład tylko do 40 stopni albo tylko do 60 stopni, jeśli na przykład lepię pierogi, bo ta gorąca woda na pierogi będę dokładnie wiedziała, jaka jest jej temperatura. Mam tutaj też taki wskaźnik, który pokazuje, ile tej wody wlewam, więc jeśli jestem sama w domu, wleję oczywiście mniej, jeśli jest nas całe towarzystwo, całe moje hinduskie wesele, no to wiadomo, że muszę tej wody wlać aż pod korek. Wszystkie te czajniki, które tutaj stoją, mają jeszcze jedną fajną rzecz, mianowicie mają filtry, które wyciąga się niesłychanie łatwo. O, już wyszedł. Bo pamiętajmy, że filtr, który jest zawapniony i czajnik, który jest zakamieniony, a to, co jest w środku czajnika, taki biały osad, który bardzo często powstaje, gdy mamy twardą wodę w domu, no to też powoduje, że czajnik zużywa więcej energii, więc po prostu trzeba go regularnie czyścić. Kolejny pomysł to jest czajnik już rzeczywiście dość bajerancki, czyli taki, który może ustawić nam temperaturę wody odpowiednią dla rodzaju herbaty. No i zobaczcie, tutaj się będą pojawiać wyświetlenia najróżniejsze. Oprócz tego również pojawia się temperatura wody, więc dokładnie wiemy, jaką temperaturę ma woda w środku czajnika. Jeśli chcemy zaparzyć zieloną herbatę, a przed chwilą parzyliśmy czarną, no to wystarczy poczekać chwilkę, aż temperatura spadnie powiedzmy do 70 stopni i wcale nie musimy tej wody grzać. No i dalej. O, proszę bardzo. Zobaczcie, teraz mam temperaturę wody 34 stopnie, 35 w tej chwili, o, 6 rośnie i poszczególne herbaty, o, wymagają innej temperatury. Jak zatem spowodować, żeby nasza codzienna herbata była bardziej ekologiczna i ekonomiczna? No, po pierwsze, pamiętajmy o tym, żeby zawsze parzyć jednak w większym pojemniku, bo wtedy gotujemy wodę na raz i oszczędzamy energię. Po drugie, możemy kupić czajnik, który jest jednocześnie termosem i trzyma nam bardzo pięknie ciepło w środku. Po trzecie, możemy kupić czajnik ze wskaźnikiem wody, ile tej wody jest w środku i gotować tylko tyle, ile nam potrzeba. No i po czwarte, są czajniki, które mają wbudowane wyświetlacze, gdzie zobaczymy dokładnie, jaką temperaturę ma woda w
środku czajnika oraz jeśli potrzebujemy zagrzać ją na przykład do 70 stopni, no to taki czajnik, ten czy ten, nam to spokojnie ułatwi. No a skoro mówimy o herbacie, no to chyba czas na herbatę. Proszę bardzo, oto herbata, tylko szczerze mówiąc nie pamiętam jaka. To jest chyba czarna herbata, a to biała. Mhm. Ale pytam o to nie byle kogo, ponieważ Kasia i Michał prowadzicie sklep internetowy, który nazywa się Brown House and Tea i sprzedajecie tam prawdziwą herbatę. Definitywnie. Tak. Właśnie całe nasze założenie polegało na tym, żeby trochę wyjść naprzeciw temu, co się dzieje na rynku, bo zauważyliśmy, że no, wielu producentów sprzedaje herbatę, ale czy to jest tak naprawdę herbata? My przywieźliśmy, myślę, nasze definicje herbaty trochę z Wielkiej Brytanii, bo tam mieszkaliśmy wiele lat. Jednak Wielka Brytania mocno jest zakorzeniona w herbacie, gdzieś tam ze względu na historię. Tutaj mamy, słuchajcie, angielską porcelanę, także idealnie się zgraliśmy. To jest z kolei moja kolekcja, więc do tej porcelany idealnie pasuje bardzo dobra herbata. No właśnie, bo jeśli wchodzimy do supermarketu czy do sklepu, no to co mamy? No mamy herbaty tańsze, mamy herbaty droższe, mamy herbaty w torebkach. Czy herbata w torebkach to jest nadal herbata? No nie do końca. Jednak my stawialibyśmy na prawdziwość herbaty tylko i wyłącznie przy herbacie liściastej. I to jest wasza herbata. Otwórzmy pierwszą z brzegu. Zobaczmy, co mamy w środku, bo to jest ważne. I teraz proszę bardzo, baba. Tak wygląda herbata. To jest herbata zielona, dobrze mówię? Tak, to jest herbata zielona z wyspy Jeju. Jest tam specyficzny klimat, plus ta gleba wulkaniczna, która zawiera masę składników mineralnych, sprawia, że herbata jest naprawdę bogata i w smaku, i właśnie w te składniki odżywcze. Dobra, to może ja chciałabym zapytać o to, czy wy prowadzicie rodzaj takiej agencji castingowej, gdzie wyszukujecie po prostu najlepsze herbaty chyba do swojego stanu. Chyba to jest bardzo dobre określenie. Gwiazdy, prawda? Dokładnie. Chyba na tym najbardziej nam zależało od samego początku, żeby znaleźć coś prawdziwego, coś autentycznego, coś, co wiemy, gdzie jest źródło i tak jakby jesteśmy w stanie to zweryfikować. Więc bardzo dużo herbat na rynku nie jesteśmy w stanie określić, skąd one są, kiedy były zebrane, kiedy przyjechały do kraju. Może to było 5 lat temu, może 10, czy ta herbata ma jeszcze jakieś właściwości. Tego nikt nie wie, bo dużo zależy od tego, jak była przechowywana, kiedy do nas dotarła, także my zwracamy uwagę na wszystkie te szczegóły. No dobrze, to ile macie tych herbat w swoim sklepie internetowym? No obecnie doszliśmy do 30 pozycji, zaczynaliśmy chyba od 4. Teraz mamy ich 30, to już są czyste herbaty, mieszanki herbat z ziołami oraz takie herbaty ziołowe, które już zyskały status suplementu ze względu na to, że używamy w nich czasami ziół czy składników, które po prostu dozwolone są do użycia w suplementach, a nie w żywności ogólnej. No dobrze, a co macie specjalnego na zimę? Co można kupić w prezencie świątecznym dla takich miłośników herbaty? Bo wy jesteście, tak naprawdę sprzedajecie herbatę dla tych, którzy herbatę kochają, prawda? No, tak, tak, sami ją pijemy i na zimę to w zeszłym roku wypuściliśmy, jest to Winter Tea. Czyli czarna herbata z korzennymi przyprawami, wzbogacona olejkiem ze skórki słodkiej pomarańczy. Właśnie ma taki korzenny smak i zapach, który kojarzy się już trochę z piernikiem, z jakimiś wypiekami świątecznymi, więc no jest rozgrzewająca przede wszystkim w te chłodne dni. Można się ogrzać po powrocie do domu. Pokażmy ją. Ach, pachnie kardamon tutaj jeszcze jest. Jest cały kardamon, tak. Jest pieprz czerwony. Jest kora cynamonowca, goździki. No to jest nasz bestseller obecnie. Tak jakby tej herbaty produkujemy najwięcej. No słuchajcie, tak. To w ogóle pachnie jak z najlepszej restauracji herbata zimowa, albo jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o tą herbatkę Immune Sister, to stworzyliśmy już ją typowo z taką funkcją. Chcieliśmy, żeby to był suplement diety, ale żeby był tak samo autentyczny i prawdziwy jak nasze herbaty. I tutaj oparliśmy się przy pracy z zielarką, z technologiem, na tym, żeby to było i tak w 100% oparte na ziołach i na samych, powiedzmy, roślinnych dodatkach, ale żeby to miało faktycznie działanie wspierające odporność. I znajdziemy tam właśnie liście rojbosa, ale też nagietka, owoc róży, znajdziemy tam sporo kurkumy. Dodaliśmy też pieprz, aby wzmocnić działanie tej kurkumy czy przyswajalność. Także jest ona
stworzona specjalnie po to, na ten taki okres jesienno-zimowy. Nie tylko na ten jesienny smak i rozgrzanie się, ale również dostarczenie tych składników, żeby troszeczkę tą swoją odporność wzbogacić. Czyli mamy tak, na powodzenie, na rozgrzanie, na kochanie i na niechorowanie. Dokładnie tak. No dobrze, a powiedzcie, bo widzę, że wszystkie opakowania są ekologiczne i również widzę, czy na wszystkich herbatach jest certyfikat ekologiczny? To nasz certyfikat ekologiczny, nam nadany. To powiedzmy, o czym ten certyfikat mówi konsumentom? Ten certyfikat nam mówi o tym, że te liście, które urosły, że te ogrody, które generalnie uprawiają te herbaty lub te miejsca, też posiadają taki certyfikat i on gwarantuje nam w jakimś stopniu, a właściwie gwarantuje nam, że nie zostały użyte ani sztuczne nawozy, ani pestycydy podczas tak jakby uprawy tej herbaty. Herbata jest pryskana ogromną ilością pestycydów. To jest wręcz określane jako koktajl pestycydowy. Taka herbata, którą spotkamy w sklepach. Nie bio po prostu. Nie ekologiczna herbata. A dlaczego się ją pryska? Bo co? Bo zwierzaki ją lubią? No bo właśnie. Bo jest duże zapotrzebowanie, a nie tak dużo herbaty rośnie. Nie dałoby się po prostu wszystkich na świecie obdzielić taką czystą, zdrową herbatą, więc musi ona szybko rosnąć, być bogata w smak, żeby ją potem dużo sprzedawać. Ale mam jeszcze do Was pytanie takie, bo to, że opakowania są ekologiczne, że sama herbata jest ekologiczna, to jest ważne, ale co robi ten plastik tu w środku? To nie jest plastik, to okay. Po pierwsze. Wróć. Znaczy może Pani to wyjaśnić, pokazać, bo faktycznie wiele osób tak uważa, że ekologiczna herbata w środku fajnie, dookoła otula ją plastik, który zawsze przedostaje się do żywności. Jasne. I potem do naszego brzucha. Więc nie jest to plastik, jest to torebka zrobiona ze skrobi kukurydzianej, również ma certyfikat, więc nic sztucznego do herbaty nie przenika. A jest to dodatkowe opakowanie, ponieważ herbata bardzo szybko się utlenia, traci swój smak, zapach i przede wszystkim te wszystkie wartości odżywcze. Dlatego to pudełko i tak jest dość szczelne, ale żeby jeszcze bardziej zachować te wszystkie dobroci w środku, zamykamy sami, bo wszystko ręcznie produkujemy. Zgrzewamy na ciepło taką torebkę ze skrobi, więc wszystko jest pod kontrolą. Pod kontrolą. Chciałam też powiedzieć, że taką torebkę ze skrobi po prostu wyrzucamy potem do śmieci bio. I ona się spokojnie rozłoży. Dobrze, to skoro jesteśmy przy torebkach, to jeszcze mamy takie dwie. Jedną taką malusieńką, a drugą taką wielgusieńką. No to co to znaczy? Co z tym zrobić? Jak to się je? I pije. No, tu chodzi o to, że chcieliśmy zachować taki, zależy nam na tym, żeby wytwarzać jak najmniej śmieci, więc zwracaliśmy uwagę na to, żeby klient, który po raz pierwszy kupi naszą herbatę w pojemniku, mógł ją po prostu potem uzupełnić refilem. I żeby po prostu tego kolejnego pojemnika już nie kupował. Czyli to jest refil. To jest refil, tak. A to maleństwo? A to maleństwo to jest próbka, którą możecie Państwo kupić, żeby po prostu zobaczyć, czy to jest czy Wasz smak. Czy posmakuje, czy opłaca się kupować większe opakowanie, czy jest to dla Was smak. To jest taki czy dobrze minis. Się po niej czujecie, tak. To trochę wyszliśmy tutaj frontem do klienta, ponieważ dostawaliśmy sporo zapytań. A jaki to ma smak? A czy mi posmakuje? A czy zawiera to? Ponieważ herbata taka dobra, wysokiej jakości musi kosztować troszkę więcej, więc wpadliśmy na pomysł, że z takiej wielkiej torebki cofniemy się do tej mniejszej, żeby klient mógł posmakować i dopiero potem podjąć decyzję, czy kupuje większe opakowanie, czy nie. Dobra, skoro jesteśmy przy cenach, żeby nie było tak słodko, no to muszę zapytać o tę cenę i jak wy się bronicie? No bo klient, który trafia do waszego sklepu internetowego, Brown House & Tea, wchodzi na stronę, no to widzi te ceny dosyć wysokie. A potem idzie do sklepu i w tym sklepie widzi, że można kupić herbatę, która jest bardzo tania, którą się parzy w sekundkę, w minutkę, w mig. I też jest taki wybór, więc jak uzasadnicie tę dość wysoką cenę? Znaczy myślę, że pierwsze trzeba myśleć o tym, że pijemy tą herbatę dla zdrowia, potem dla smaku i że zależy nam na tym, żeby ona była wysokiej jakości, ale myślę, że tak jakby musimy zwrócić uwagę na to, żeby parzyć ją po prostu wielokrotnie, czyli naszą herbatę, niektóre nawet zielone czy herbaty ulong możemy parzyć nawet do 6 razy. Czyli 6 razy. Nawet do 6 razy, tak. Herbaty zielone 3 do 4 razy, więc myślę, że jakbyśmy sobie policzyli tak na spokojnie z kalkulatorem, to wyszłoby nam, że tak naprawdę wychodzi w podobnej cenie. Wychodzi ta herbata w podobnej cenie, więc za taki kubeczek trzeba zapłacić powiedzmy około od 20 zł do 30 zł,
Refile oczywiście są trochę tańsze, czyli każdy gram będzie kosztował nas mniej, około 15-20%. Mhm. Ale patrząc na to, że parzymy to trzykrotnie, no to taka albo herbata... Albo sześciokrotnie, tak. Jak w przypadku niektórych, to definitywnie warto jest po prostu w to zainwestować, parzyć wielokrotnie i podejść do tego tak trochę właśnie zero waste'owo. Tak. Dobra, to my tu gadu, ale o suchym pysku nie będziemy siedzieć. Zapraszamy wszystkich Państwa na stronę brownhouseandtea.pl. Tam wybór herbaty nieprawdopodobny dla wszystkich herbaciarzy, którzy kochają herbatę. Też w prezencie świątecznym na pewno znajdzie się tam dużo fajnych naparów, a my polewamy. Dokładnie. To co? To jest biała, tak? To jest biała. Tak. Komu białą? Ja poproszę. Proszę bardzo. No. No to mamy teraz swój 5 o'clock. Proszę bardzo. Biała czy zielona? Biała, biała. Chętnie. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie dobrą ekologiczną herbatę dla kobiet w ciąży, dla małych dzieci, dla wszystkich, którzy kochają herbatę. Kupujcie. Na zdrowie.